wygrywamy z GKS-em Katowice 1-2. Jeśli można było mówić, że porażka w Częstochowie była zimnym prysznicem, to dzisiaj co możemy powiedzieć? Że nie wyciągamy wniosków, bo taką samą bramkę dostaliśmy w Łomży, w Pucharze Polski. Wydawałoby się, że drugi raz się nie powtórzyło, a jednak przyszedł moment dzisiaj, że wracamy do punktu wyjścia i nie powiem, że musimy wyciągnąć wnioski, tylko brakuje mi słów na określenie zachowania takiego, jakie miało miejsce, bo akcję przerywamy, nie ma kontry, nie ma bramki i jestem przekonany, że to my bylibyśmy dominującą stroną w końcówce, bo byliśmy napędzeni, nasze akcje były groźniejsze i wydawało mi się z przebiegu tutaj meczu i z tego, co widziałem na boisku, że bardziej chcieliśmy, a teraz wszyscy będą odbierać ten mecz przez pryzmat wyniku, bo tak to wygląda. Właśnie jak to wyglądało przy tej drugiej bramce, bo tak z mojej perspektywy to wydawało się, że jakbyś miał już blisko tę piłkę, a jednak przepuściłeś ją. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No wyglądało to tak, że zostałem złapany na wykroku i nie zdążyłem do niej i padła bramka. No, co tu dużo mówić. Tak naprawdę mogłem równie dobrze w tej sytuacji strzelić swojaka, ale nie jestem przekonany, żebym tę piłkę sięgnął. Z tego, co trenujemy, z tego, co rozmawiamy, co się zdarzyło wcześniej, takie akcje mamy kończyć w Zalążku. No i moim zdaniem, oczywiście, mogłem zachować się lepiej, ale to była ostateczność. Teraz jedziemy do Opola na mecz z liderem przed tą kolejką. No i to chyba będzie też będzie na pewno kolejna próba wyciągnięcia się z tych dwóch porażek, bo jesteśmy taką drużyną, która na pewno potrafi to zrobić. Dobrze gramy w piłkę, znamy swoją wartość. Drużyny pod nas trenują, ustawiają się pod nas. My gramy cały czas swoje. Wyszło to dzisiaj tak, jak wyszło. Ale na pewno nie zmienimy stylu i będziemy chcieli dominować na boisku i wygrywać każdy mecz. Mam nadzieję, że z wyjazdów zaczniemy, jak nie wygrywać, to chociaż przywozić punkty pojedyncze, łapać remisy, bo to też jest istotne. Dobra, dzięki wielkie.